Matura ustna z polskiego nie ma w ogóle sensu i dlaczego ona w ogóle jeszcze istnieje, tego nie wiem. Nie wiem, czemu ktoś w CKE nie sięgnął po rozum do głowy i nie stwierdził, że skoro przez 2 lata nie było matury z polskiego, nikt na tym nie ucierpiał, nikomu nic złego się nie stało, nikt za nią nie tęsknił, to stwierdzili, że muszą ją przywrócić. Czemu, jak jest nowa forma, to nie stwierdzili, że mogą trochę zmienić sposób, jaki to będzie wyglądać? Bo generalnie wydaje mi się, że matura z polskiego miałaby dosyć sporo sensu, gdyby nie to, jak wygląda. No bo w momencie, gdy tam wchodzisz i sam przebieg matury mógłbyś porównać do wyjścia do kasyna, gdzie wchodzisz i rzucasz na ruletkę, czarne, czerwone, no jest to trochę bez sensu, bo możesz wydostać jakikolwiek losowy temat. Te tematy w ogóle nie mają żadnego powiązania z rzeczywistością, no bo jeżeli ktoś cię pyta o coś, co było w Biblii, panu Tadeuszu czy czymś, no to po co masz o tym mówić? Generalnie wydaje mi się, że gdyby matura z polskiego, zamiast gadać o jakichś lekturach, zamiast gadać o jakichś takich dziwnych rzeczach, wchodziłbyś, losujesz pytanie i dostajesz jakieś takie pytanie ideologiczne, społeczne, gdzieś gdzie możesz się wypowiedzieć na temat jakiś, co sądzisz o czym, na przykład co sądzisz o polskiej edukacji. Dostaniesz jakiś artykuł, masz go przeczytać i powiedzieć, o czym on był i powiedzieć, co o tym myślisz, że na przykład ktoś coś ukradł, ktoś jest jakimś tam oszustem politycznym, no jakieś takie tematy bardziej społeczne, na przykład o relacjach z drugim człowiekiem, coś, na co możesz się wypowiedzieć i poprowadzić jakiś monolog. Ale no już abstrahując od tego, dlaczego w ogóle to jest 10-minutowy monolog, w której sytuacji życiowej przyjdziesz i będziesz 10 minut gadał sam do siebie? No, tego nie rozumiem. Czemu na przykład to nie jest dialog z drugim człowiekiem? Czemu na przykład nie wygląda to tak, że idziesz na maturę, dostajesz jakiegoś losowego gościa obok, no i razem dostajecie jakiś temat i musicie przeprowadzić jakąś debatę, dyskusję, na przykład porozmawiać coś o jakiejś, nie wiem, problemie w lokalnej społeczności odnośnie wyrzucania śmieci czy czegoś, coś wymyślić, tak jak to jest na maturze z angielskiego, gdzie jakby te tematy są takie bardziej życiowe, gdzie te sytuacje mogłyby mieć więcej sensu, gdzie faktycznie można zobaczyć, czy ktoś ma jakieś odpowiednie umiejętności miękkie, żeby je wyszkolił, żeby gdzieś tam był w stanie coś gadać. No bo w sumie to jest ważne. To w życiu jest ważne, to się przydaje. Ale no, w momencie, gdy dostajesz jakiś temat, na który nie wiesz, o czym mówić, no bo szczerze mówiąc, jak ktoś cię zapyta, co się dzieje w Księdze Rodzaju, a ty w ogóle nawet nie wiesz, czym jest Księga Rodzaju, no to co zrobisz? Co zrobisz? No musisz coś wymyślić, nawinąć jakiś makaron na uszy, udawać, że cokolwiek wiesz i pierdolić o tym losowe rzeczy. I jeszcze tak, w taki sposób, żeby przypadkiem nie popełnić jakiegoś tragicznego błędu i powiedzieć czegoś, czego nie było. Więc no, to takie bardziej kombinowanie, spryciarstwo i tak dalej. Gdzie tu sens? Gdzie tu logika? No, tego nie rozumiem. No i nie da się tego do niczego porównać. Jaki tutaj dać tip dla kogoś? Szczerze, tutaj nawet nie da się rzucić żadnym dobrym pomysłem, co można powiedzieć do kogoś, kto nic nie wie, bo albo umiesz gadać, albo nie umiesz gadać i musisz wiedzieć, jak się wypowiadać. Ważne oczywiście, żebyś był pewnym siebie i gadał, bo jeżeli gadasz, to nawet jeżeli gadasz trochę bez sensu, to i tak raczej przejdziesz. No bo nie oszukujmy się, większość raczej zdaje maturę ustną, nie wiem, czy ktoś w ogóle nie zdał. Nigdy o kimś takim nie słyszałem. Ja oczywiście nie miałem, zdodżowałem S, ale no tak czy siak wydaje mi się, że można by tam pójść i coś powiedzieć. No ale jaki jest sens tego? Halo, CKE! Czemu? Czemu w taki sposób to zrobiliście? Czemu nie ma żadnej reformy? Czemu nie możesz pójść i wypowiedzieć się na jakiś temat tobie bardziej znany? Na jakiś temat taki ogólny, życiowy, społeczny? Tylko musisz udawać, że wiesz, co było w jakiejś lekturze, której i tak nikt nie przeczytał. Gdziekolwiek pójdziesz, to raczej 10-minutowego monologu nie będziesz robił. Zwłaszcza monologu, w którym nie możesz zrobić żadnego researchu na temat, na który gadasz. Nie jest to rozmowa o pracę, bo jak idziesz na rozmowę o pracę, to raczej wiesz, o czym musisz mówić. Musisz pokazać jakieś swoje umiejętności czy coś. No tutaj wiemy dobrze, jak to wygląda. Więc nie wiem, nie rozumiem tego. IMO to jest duży scam, duży fraud. Powinni się to zmienić. A wszystkim, którzy to piszą, a raczej wszystkim, którzy wchodzą, mówią, to życzę powodzenia. Życzę, żeby wylosował się dobry temat, bo no jak się wylosuje gorszy, to też jakoś się poradzi. No ale lepiej, jak dostaniesz jakiś taki temat językowy, bo wtedy chociaż możesz trochę coś powiedzieć, jakiś swoich relacjach, o tym, co kiedyś z kimś mówiłeś, co się kiedyś działo gdzieś, jak ktoś coś mówił, a nie tylko udawać, że w księdze Koheleta coś tam, coś tam, coś tam. Więc tyle, pa!